kolejnych kilka słów rozmowy poprosiłam najbardziej zabieganą, śmiem twierdzić, gorzowiankę, mózg całego przedsięwzięcia, przewodniczącą Rady Miasta Gorzowa, panią Grażynę Wojciechowską. Dzień dobry pani przewodnicząca. Witam serdecznie panią prezes. Może to jest nadinterpretacja, prezes stowarzyszenia stoi koło mnie i właśnie ona, prezes stowarzyszenia, chciała ci powiedzieć wielkie dziękuję, bo te kobiety, wschowskie amazonki, jak mało która, wiedzą, co to znaczy profilaktyka, co to znaczy zdrowie szlachetne, tak. I bardzo proszę. W imieniu naszych kobiet wszystkich za to zaproszenie i że pani pamiętała o nas. Zawsze. Bardzo dziękuję, bardzo. Naprawdę świetnie się bawimy tutaj. I to tak. Tak jest. Ja tak, już dziękuję. Ale stój, kochana prezes. Ja chciałam jeszcze coś powiedzieć. Koniecznie muszę to powiedzieć. Otóż ja wiedziałam, że będzie tutaj, będą duże emocje. Ja nie wiedziałam, że te emocje będą już od samego początku. Proszę mi wierzyć, przyjęłaś nas po królewsku, sadzając w tym pierwszym rzędzie. Po prostu Francuzi o takim postępowaniu mówią chapeau bas, kapelusz z głowy, ja przed tobą go chylę. Dziękuję bardzo, ale kochani, Gorzów to właśnie ma to do siebie, że my szanujemy, doceniamy gości i z pełną kulturą przyjmujemy. A ja nigdy nie zapomnę zawsze Marszu Amazonek Różowej Wstążeczki, gdzie piękne wasze kapelusze czarne i apaszki różowe. Jesteście cudowne, wspaniałe i wy wygrałyście życie. Zawsze, ile będę razy robiła, to dzięki moim koleżankom będziemy pamiętać o grupie wschowskiej. A naszą wspólną, cudowną Alusię proszę Kramską ucałować. Prezes i cały oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wschowie. Czyli wszystkiego dobrego. A chciałam wam powiedzieć, że za rok o tej samej porze tu będę robiła powiatową... Proszę powiedz, odgrażasz się, że to będzie wojewódzkie, że to będzie międzynarodowe. Gdzieś czytałam. Już wam mówię. Międzynarodowa, 8. Gorzowska Konferencja Kobiet, gdzie będziecie zaproszone. Będzie tylko część północna województwa i współpracy z Niemcami, Berlin, Frankfurt, Herford, Rosja, Ukraina, Litwa. Fontanna pomysłów, jestem pewna, że to się stanie. Słowo, fontanna pomysłów, jestem pewna, że to się stanie. Dziękuję bardzo. Tak jest, więc dziewczyny, do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo.